środę, 12 czerwca, rekordziści zakończyli sezon 2018-2019 udanym, bardzo udanym akcentem, sięgając po Puchar Polski na szczeblu Śląskiego Związku Piłki Nożnej. No ale to tylko wielki finał tego sezonu, bo jakie były te rozgrywki, głównie ligowe, o tym rozmawiać będziemy w podsumowaniu minionych kilku miesięcy z trenerem Bielszczan Piotrem Jaroszkiem. Przede mną tabela, trenerze, doskonale znana kibicom bielskiego zespołu. 57 punktów, 16 wygranych, 9 remisów, 9 porażek. Bramkowy bilans 52-42. Najogólniej mówiąc, sezon trudny, ale głównie chyba z powodu konieczności wyłonienia aż 6 spadkowiczów. Dzień dobry. Myślę, że ten sezon był trudny ze względu na to, że ja uważam, że ta liga z roku na rok jest coraz silniejsza, że jest coraz bardziej wyrównana. To, że będzie spadać 6 drużyn, można już było przypuszczać czy domniemywać po rundzie jesiennej. Więc to był dodatkowy bodziec dla wszystkich, żeby walczyć do końca o utrzymanie. Przez to ta liga też była trudna. Wszyscy walczyli, żeby tej degradacji uniknąć. Nam to się udało wcześniej, bo odskoczyliśmy na kilka kolejek przed końcem z tej strefy takiej, która jeszcze mogła być zagrożona w tą degradację. I spokojnie dograliśmy sezon, kończąc go na 4. miejscu. Myślę, że w tak wyrównanej lidze i trudnej jest to dobre miejsce. Miejsce dobre, ale strata punktowa do triumfatora polkowickiego Górnika znacząca. 22 punkty. No tak, natomiast ja uważam, że Górnik Polkowice to jest drużyna, która już w tamtym roku powinna awansować. W tamtym roku miała już wszystkie argumenty w swoich rękach, żeby tą ligę wygrać. Trochę na własne życzenie przegrali rywalizację ze Skrą Częstochowa. W tym sezonie już nie dali złudzeń konkurentom. Uważam, że z wszystkich 18 drużyn jest to drużyna, która najbardziej zasłużyła na awans. Jest to drużyna, która myślę spokojnie sobie poradzi w drugiej lidze, więc na pewno ta strata była duża. Natomiast wynika z tego, że te Polkowice jednak trochę odstawały na plus w tej lidze. Wspominałeś w pierwszej części swojej wypowiedzi o rundzie jesiennej. Chciałbym się na moment przy tym wątku zatrzymać, bo tak naprawdę to z wyścigu o główną premię tego sezonu, że powiem kolokwialnie, wymeldowaliśmy się właśnie gdzieś w okolicach połowy rundy jesiennej. No tak, potraciliśmy punkty z drużynami, które z perspektywy teraz czasu, z perspektywy tabeli końcowej, po prostu tych punktów szkoda i tak liczyłem, że dużo punktów potraciliśmy z drużynami, które albo są w tej strefie spadkowej, czyli spadły, albo z tymi drużynami, które ledwo się utrzymały w lidze. Także tych punktów najbardziej żal, bo myślę, że z drużynami z czołówki tabeli toczyliśmy bardzo wyrównane mecze, bardzo ładne, fajne mecze piłkarskie. Szkoda, tak mówię jeszcze raz, tych punktów straconych z drużynami teoretycznie słabszymi, natomiast cały czas uważam, że przy tak wyrównanej lidze trudno gdzieś tam mówić, czy ktoś jest słaby, czy nie słaby. Nie było drużyn, które ewidentnie odstają na minus, że przegrywają wysoko, odpuszczają utrzymanie, więc tych punktów mi najbardziej szkoda. A skoro o punktach mówimy, to chciałbym zapytać trenerze o najsłabszy punkt w zespole. Najsłabszy punkt w zespole? Jeśli chodzi o zawodników, to myślę, że nie ma słabych punktów. Ta drużyna jest taka zbilansowana pod każdym względem piłkarskim. Na pewno gdzieś tam są jakieś mankamenty w naszej grze, natomiast nie ma jakichś punktów słabych, gdzie ewidentnie, nie wiem, przeciwnik nam zagraża poprzez to, że mamy słaby punkt na boisku. Różnie to się zdarzało. Myślę, że każdy z zawodników na przestrzeni całego sezonu miał mecze lepsze i słabsze, natomiast nie było zawodnika, który ewidentnie by odstawał, który mógłbym powiedzieć, że on jest za słaby na trzecią ligę, czy że się tutaj nie nadaje. Dlatego pod względem takim drużynowym, piłkarskim, myślę, że jakichś tam słabych punktów nie było. To teraz pomówmy o sukcesach. Nieoficjalnie trzecie miejsce rekordu w programie Pro Junior System. To jest bezspornie duży plus. Znaczy tak, tam wyprzedziły nas też drużyny, które spadły, natomiast taka jest filozofia klubu i to nie jest tajemnica, że chcemy grać
jako klub, jako zarząd, my chcemy grać, my się z tym zgadzamy, chcemy grać dużą ilością swoich ludzi, swoich wychowanków, bo to jest szkoła, więc żeby tych chłopaków promować. Cieszę się, że w tej klasyfikacji Pro Junior jesteśmy w czołówce. To dowodzi tego, że ta młodzież jest dobrze szkolona tutaj w tej szkole. Ja przypominam, że w tym sezonie w trzeciej lidze zadebiutowało 4 chłopaków z rocznika 2-1. I to nie tylko na zasadzie, że zagrali tam po kilka minut i byli tylko po to, żeby to Pro Junior zdobyć, ale to są zawodnicy, szczególnie Wyroba, Kozina, Jampich, którzy stali się praktycznie podstawowymi zawodnikami. I wstawiając ich do składu, ja już nie myślę na zasadzie, że to są młodzieżowcy, że to jest jakieś tam łatanie dziury, tylko to są pełnoprawni zawodnicy, którzy zrobili ogromny postęp. I gdzieś tam mamy na oku już następnych chłopaków z młodszych roczników, którzy na pewno będą dostawać szansę. No i kolejny sukces, o którym nie możemy nie wspomnieć w trakcie tej rozmowy, to właśnie środowe wydarzenie. Zdobyty Puchar Polski w Śląskim Związku Piłki Nożnej i awans na szczebel ogólnokrajowy. No tak, to jest takie podsumowanie całego sezonu, całej pracy. Wiadomo, że w tym pucharze trzeba było wygrać kilka, no dość dużo meczów, żeby dostać się na taki poziom. Traktowaliśmy każdego przeciwnika poważnie, bo i graliśmy z A-klasowymi drużynami i z czwartej ligi. I finał tutaj na podokręgu z drużyną z okręgówki, więc szanowaliśmy, tak jak mówię, każdego i nagrodą dla chłopaków było wystąpienie w tym finale. Sam finał myślę, że taki dość jednostronny, chyba nikt się tego nie spodziewał, ja też się nie spodziewałem, że Górnik tak łatwo ten mecz odda nam, natomiast uważam, że my zagraliśmy też bardzo dobry mecz, zdominowaliśmy przeciwnika i tak jak mówię, czekamy na kolejną rundę, na pewno... No właśnie, życzenia trenera. Znaczy, klub tutaj, na L? Ja tutaj powiem szczerze, to może nie odkryję nic, bo gdzieś tam już w wywiadach wcześniej zauważyłem, że wszyscy sobie tej drużyny na L by życzyli, natomiast ja też tak gdzieś jeszcze przed finałem, nie wiem czemu, ale jakieś takie mam przeczucia, chodziła mi ta Legia po głowie ze 2-3 razy, jak coś mi przyszło na myśl, z kim moglibyśmy zagrać. To Legia Warszawa jakby pierwsza mi na myśl przychodziła, więc no fajnie by było. Ja bym osobiście wolał wylosować drużynę z Ekstraklasy. Chciałbym, żeby tu było święto piłkarskie, żeby tu przyszło dużo ludzi na ten mecz. I też bym chciał zobaczyć, w którym miejscu my jesteśmy na tle takiego przeciwnika. Zagrać fajny mecz, tak jak mówię, żeby to była nagroda dla chłopaków za to, co do tej pory zrobili w tym pucharze. Na wstępie wspomniałeś o tym, że ta miniona liga w trzeciej grupie była silna, a po nazwach firm, które spadły z drugiej ligi, wydaje się, że ta w następnym sezonie będzie jeszcze silniejsza. Ruch Chorzów, Row Rybnik, Rozwój Katowice. No dokładnie tak. Cały czas twierdzę, że ta liga z roku na rok jest silniejsza. Nie zapominajmy o tym, że jeszcze może awansować Polonia Bytom, jeszcze może awansować druga drużyna Śląska Wrocław, plus Faluba z Zielona Góra, który uważam jest dobrze prowadzonym klubem i też nie będzie chłopcem do bicia, więc ta liga będzie jeszcze mocniejsza. Natomiast my też mamy świadomość jakby swojej siły i jesteśmy drużyną, która rok w rok melduje się w czołówce tej tabeli. Więc też wiadomo, że z szacunkiem podchodzimy do wszystkich, do takich drużyn, firm, które można powiedzieć w piłce nożnej polskiej nie są anonimowe. Natomiast my też znamy swoją wartość i myślę, że w przyszłym sezonie równie jak i w tym roku, jak i w poprzednich będziemy walczyć w czołówce tej ligi. Zobaczymy, może uda się o coś więcej niż w tym sezonie. Odczuwalny jest żar tropików. Stąd zawodnicy udają się już na zasłużone urlopy, trenerzy także. Po 3-tygodniowych urlopach, jakie plany, jakie zmiany? Spotykamy się 8 lipca na pierwszym treningu. Mamy 4 tygodnie okresu przygotowawczego. W drugim tygodniu rozpoczynamy obóz przygotowawczy na własnych obiektach. Zawodnicy już rozjeżdżają się na wakacje, dostali rozpiski indywidualnych treningów, żeby wrócili już z jakąś podbudową motoryczną.
na pierwszy trening. Jakie zmiany? Myślę, że trochę za wcześnie. Nie chcę zapeszać, bo rozmowy trwają z zawodnikami i myślę, że w kilka dni będzie więcej wiadomo. Zatem udanych wakacji. Dziękuję i wszystkim kibicom również dużo odpoczynku i do zobaczenia.